Kto jeszcze ma odwagę powiedzieć coś? Bez kamery, kamera pójdzie w dół. To na razie powiem, bo po prostu wyszedłem psa nakarmić rano, wieczorem, a dokładnie córkę zawiozłem na trening. Kiedy to było? W środę, nie pamiętam, który to był. Ale ostatnią środę. Teraz, tą. To policzmy, to dzisiaj jest 15? 13 było. 13 marca, dobra. I po prostu gdzie jeszcze? Wyszedłem. Gdzie? Miejscowość. Nasielska, Nasielska zaraz. Czy tu blisko? Kierunek był na obserwacji, na... Obserwacji na Nasielsk po prostu, bo dobra, to aha, po Michówka było. To będziesz Nasielsk, dobra. To pojechałem po prostu zawieźć ten psa nakarmić, czy ten, i zawieźć, i spojrzałem w chmury po prostu, czy nie będzie padać, czy coś. No i zobaczyłem, że te chmury po prostu były dziwne dla mnie, po prostu. No nie zwróciłem uwagi, dopiero później na drugi dzień zwróciłem, bo te chmury były tak, jakby ktoś palił papierosa, puścił ten dym i te chmury po prostu powolutku po prostu się rozchodziły. I potem po prostu pojechałem, a jeszcze później tam miałem chwilę czasu i puściłem ten właśnie ten UFO od pana, ten audycję, ale nie puściłem wszystkiego, tylko z 15 minut, bo zaraz musiałem jechać po córkę właśnie. No i w tym momencie właśnie usłyszałem tam właśnie, że obserwacja tam była na Nasielsk, Pomichówek, ten Płońsk, te okolice właśnie. No i tak wyszedłem, patrzę, te chmury właśnie takie jakby ten, nisko, po prostu te chmury były dla mnie za nisko po prostu. Aha. No i pojechałem po córkę, odebrałem ją, tam jeszcze troszkę się zeszło i to było, zaraz tu powiem, 20, tak 30. Około 20.30, tak? Tak. Wracając z nią właśnie, tak zobaczyłem na szybie, że nie wiem jak to nazwać, refleks czy coś na szybie, że się światło odbija po prostu, taki błysk właśnie. Tylko ten błysk to był tak jak... Proszę bardzo. To były tej wielkości kule i tutaj tak o. Tylko te kule były po prostu takie jakby za mgłą, takie żółte troszkę, takie tak jakby przez mgłę przebijały właśnie. Ale i ogólnie one były za chmurami, czy w chmurach, czy przez mgłę? Nie były takie mgłe, tylko takie niewyraźne, tak jak nieraz samochodem się jedzie po prostu. I że tak, nie było konturów, były takie rozmyte. Takie to rozmyte dokładnie. Aha. Ja po prostu na przedniej szybie to tak myślałem i tak z różnych stron patrzę, czy to się zmienia, bo to zaciekawiło mnie to. No ale patrzę, że to w miejscu, jak głowę nie wezmę, to one w tym samym miejscu są. No i córka tak siedzi właśnie koło mnie z boku i mówi, tata, UFO. Ja mówię, chyba żartujesz, jakie UFO? A ona mówi, no spodek z kopułą. Spodek z kopułą. Ja mówię, no dobrze, nic nie powiedziałem czy coś. No to przyjechaliśmy szybko. Mówię, a jeszcze chciałem wysiąść, bo nie widziałem. Wpadłem jakby w panikę. Mówię, zdążę wyskoczyć i zrobić zdjęcie, czy zobaczyć to, ale no nie wiem właśnie. Jeszcze nie wiem, za mną jechał samochód, ale później tak mówię, byłem tak podniecony, że pojechałem szybko do domu, bo miałem blisko. No i patrzę w te, podjechaliśmy, córka jeszcze mówi, tata, ja się boję. Nie chciała wyjść po prostu samochodem. No i mówi, nie bój się, nic, czy ten, to wejdziemy. No i spojrzałem jeszcze w chmury, a te chmury po prostu już nie było. Czysto po prostu, tak jakby chmury nie było właśnie. I jeszcze powiem, że w czwartek... Znaczy nie było chmury i tych obiektów też nie było? Nie. Chmur w ogóle nie było, czyste aha, niebo było. Czyste niebo, rozumiem. Wyraźnie, bo tak no, mówię, a jeszcze po tym filmie mówię, a może między tymi chmurami jeszcze sobie zażartowałem, że mówię, może dopatrzę się dzisiaj, czy coś, chociaż tak nie wierzyłem w to. Między chmurami, bo tam prześwitywały te gwiazdy właśnie. No i jak wszedłem, przyjechałem, zobaczyłem ten właśnie, spojrzałem w górę, nie ma chmur w ogóle. I w czwartek to samo właśnie, wyszedłem za 10.20, patrzę, tak, te same chmury, tak samo to wyglądało. Pół godziny minęło, nie ma chmur w ogóle. I te chmury, no, bo chmury to płyną po prostu, w którąś stronę jakby wiatr pchał. A tutaj to po prostu tak jakby się rozpływały te chmury. No i jak przyszliśmy do domu czy ten, to tak jeszcze jak pomyślałem, mówię, jak widziała to, mówię, to mówię, Dominika, to może narysujesz to. No. No i narysowała. Niech pan to przeniesie ten rysunek tutaj na ten. Malutki. Akurat tak. Tu jest małe, ale. To tutaj podrysujemy. Czyli tak, jakby kajak kapelusz, tak? Tak.
Ona widziała jeszcze światła pomarańczowe, tak jak tutaj właśnie. Jeszcze taki pomarańczowy mówiła, że widziała. Ale one były gdzie? Gdzieś na tym obiekcie? Tutaj są. Ona narysowała tak malutkie. Takie właśnie, tutaj punkciki, tak? Mówię, dlaczego tak malutkie? No bo mi było lepiej tak narysować właśnie. Mm-hmm. Jak długo? To trwa. Proszę rysować samemu. Tak jak od nowa. Ona narysowała. Tak po swojemu. Więcej, tak jakby tu. Mm-hmm. To z tyłu można. Kwadrat. Tutaj taka kopuła. I tutaj właśnie takie światło. Tak jakby na grubości tego obiektu, tak? Tak, na grubości, tak, dokładnie. Mhm. I tu była okrągła taka kopuła. Kopuła, tak, ona go widziała, ja mówię. A czy widziała, że to leciało w którąś stronę? Czy leciało na przykład światłami do przodu? Czy... Światło, tak jakby to, nie wiem, ja to nie widziałem, czy się porusza, tylko ona właśnie. Ja mówię, właśnie. A jaki kolor był? A ona mówi, taki szary. I ja mówię, jaki czy ten? A to ci pokażę kredkę taki. I pokazuje kredki, metaliczny kolor po prostu to był. Ale kolor obiektu czy światła? Kolor obiektu, ona obiekt widziała właśnie. Ja byłem trochę zazdrosny. Ale światła też widziała, nie? Też światła widziała, tak. Te światła... No nie, ma, pan nie, że pan nie widział, tak? Także ja nie widziałem właśnie. A jak, długo, ja to, jak długo to mogła córka widzieć? Czy ona mówiła mniej więcej? Pan to ocenił. 15 sekund, 20 gdzieś właśnie. Tylko jak mówi, że było te światła jeszcze na koniec... Tak, zgasły, zapaliły się, zgasły, tak szybciej troszkę i... Ja mówię, a co się stało? Czy ty widziałeś, żeby to odleciało? Nie, po prostu jak światła zgasły, tak zniknął. A te obiekty, czy ona pamięta, czy te wszystkie światła gasły od razu, czy na przykład w jakimś rzędzie zgasły, czy jak to... Nie, nie dopytałem się tego właśnie. No, to trzeba było ją zabrać. Nie chcę. Dobrze, pan przyjechał. To... I tak dobrze. A proszę powiedzieć... Ja tylko te światła widziałem właśnie. A teraz na tych światłach, jak długo pan te trzy światła widział? No to mówię tak samo jak i ona właśnie. Te kilkanaście sekund. Tak, bo ona koło mnie siedziała, czy ten to... Z jakiej to wysokości mogło być Nie, ziemi. Trudno powiedzieć, mi się wydaje... Światła. Do ziemi. No to było to pod chmurami. Właśnie, pod że szyba mi przeszkadzała. Dobra. Po prostu, że nie widziałem. Ona by określiła to lepiej, jak widziała, bo ona go widziała, to mi się wydaje, że on był bardzo blisko nas. Jak kolor, kopułę, tak jak... A ona powiedziała jeszcze coś takiego, ja mówię, ona mówi UFO, ja mówię... Jakie UFO? Ona mówi, no spodek z kopułą. No to widziała go wyraźnie po prostu. No. Nie był w zasadzie okrągły, tylko był taki kwadrat. Chyba tak. Ty narysowa... też nie powiem dokładnie. No. Będzie pan jeszcze dopytywał, jak będzie pan w domu, to pan jeszcze będzie. Ja dopytywał? Się dopytuję czy coś, ale ona trochę przestraszona jest po prostu. Rozumiem, i nie chce zbyt. Żeby stresu wywoływać. Jasne, żeby stresu nie wywoływać. Jasne, właśnie. Bardzo mocne. Tu jeszcze napisałem. Mogę zapytać, bo my też poprosimy. Pan razy miał z córką. Tak, tak. Ja właśnie, jak szyba przednia jest, to wiadomo, że ona jest zagięta i światło odbija się. A jechałem właśnie w polu mniej więcej, asfaltówką, że nie było świateł. I to mnie zaciekawiło właśnie. I w momencie, kiedy ja spojrzałem, to te światła stały w miejscu, a ja pod każdym kątem widziałem, jak one stoją. I córka w tym momencie, tata UFO. Pan widział z Nasielsku, tak? Tak. Nasielsku na północ, mniej więcej. A, tutaj. To jest dokładnie. Nie? Tak. Trudno mi powiedzieć po prostu. Ja nie chcę fantazjować na tym. No. No wyraźnie te światła były dosyć duże właśnie. No. Gdzieś tutaj było, no wie pan, tutaj tu? Gdzieś. A tam. Ten obiekt w którym kierunku? Na północ był? Nie, na Nasielsk. Aha, na Nasielsk. Tak, bo ja z rozumiem, tej strony, czyli to było przed Nasielskiem. Przed Nasielskiem od strony powiedzmy rozumiem. Nowego dworu. Mhm. Czyli w tym kierunku na Nasielsk to było widać. Mhm. Ekstra, no to bardzo mocna historia. Wyraźnie właśnie. Bardzo mocne, bardzo dla nas ważne. Będziemy tak, potem jeszcze podsumować. Ona widziała go, jak, że jest metaliczny, wszystko po prostu. Nie światło. Jasne. To już w ogóle rzeczy flarą. Absolutnie. Słuchajcie, zachęcani jesteście. Była większa. Jasne. Co widzieliśmy? Samoloty dość długo.